16 listopada wspominamy świętą Małgorzatę Szkocką. Małgorzata urodziła się w 1046 roku na Węgrzech jako córka angielskiego księcia Edwarda Wygnańca i księżniczki węgierskiej Agaty Bułgarskiej. Pierwszych kilkanaście lat spędziła poza swoją ojczyzną, na Węgrzech. Jej rodzina znajdowała się wówczas na wygnaniu ze względu na duńskie rządy w Anglii. W roku 1057 Małgorzata z ojcem powróciła do Anglii, kiedy królem tego kraju został jej kuzyn, święty Edward Wyznawca. Na jego dworze pozostała do roku 1066, do jego śmierci. W bitwie pod Hastings w 1066 roku, w wyniku której władca Normanów, Wilhelm Zdobywca, zasiadł na tronie Anglii, Małgorzata musiała wraz z matką i rodzeństwem ponownie uciekać z kraju. Statek, którym płynęli, rozbił się u wybrzeży Szkocji, której władca zaofiarował uciekinierom gościnę. Miejsce, gdzie statek dobił do brzegu, nosi nazwę Nadzieja Świętej Małgorzaty. W pobliżu tego miejsca jest jeszcze jedna pamiątka, skała zwana Kamieniem Świętej Małgorzaty, gdzie miała zgodnie z legendą odpocząć po trudach drogi. W 1070 roku Małgorzata poślubiła króla Szkotów, Markolma III, zwanego później Canmore, co znaczy dosłownie duża głowa. Dała mu 6 synów i 2 córki. Od tej pory jej życie toczyło się w 2 zamkach, w Edynburgu i w Dunfermine. Bardzo sumiennie wypełniała obowiązki żony i matki. Osobiście zajmowała się wychowaniem dzieci, mimo zwyczaju oddawania dzieci królewskich na wychowanie osobom postronnym. Markol był niepiśmiennym poganinem. Żona modliła się o jego nawrócenie, uczyła go modlitwy, pokazywała, jak czynić miłosierdzie ubogim. Pomagał jej w tym znany uczony, błogosławiony Lanfranc. Dzięki zaangażowaniu Małgorzaty przeprowadzono kilka reform kościelnych i zwołano synod, na którym uporządkowano przepisy związane z Wielkim Postem, Komunią Świętą Wielkanocną i prawem małżeńskim. Małgorzata była także troskliwą promotorką oświaty i kultury oraz fundatorką kościołów i opactw. Między innymi sprowadziła benedyktynów do kościoła w Dunfermine, gdzie brała ślub. Jej także zawdzięczamy odbudowę słynnego opactwa na wyspie Iona Abbey, które w 563 roku założyć miał święty Kolumban, a w którym do grobów składano kolejnych szkockich monarchów, a także władców Francji, Norwegii czy Islandii. Królowa Małgorzata dbała o rozwój całego narodu, sama zaś wiodła życie bardzo skromne i umartwione. Troszczyła się o ubogich, pokrzywdzonych i więźniów. Podobno z własnych środków płaciła zobowiązania dłużników, aby ich uratować od uwięzienia. Nigdy nie zasiadała do posiłku, jeśli wcześniej nie nakarmiła 10 sierot, które wychowywała na zamku, i 24 dorosłych żebraków. Zapamiętano też, że często uczestniczyła we mszy odprawianej o północy, a wracając z niej zawsze dokonywała obmycia stóp 6 ubogich. 13 listopada 1093 roku w zasadzce nad rzeką Alne podczas wojny z Wilhelmem Rudym poległ Markolm razem z synem Edwardem. Małgorzata była wtedy ciężko chora. Podobno wyczuła moment śmierci najbliższych i powiedziała otoczeniu, że właśnie stało się coś strasznego. Potwierdzenie otrzymała tuż przed śmiercią. Do dziś przetrwał opis ostatnich chwil ziemskiego życia Małgorzaty. Czytamy w nim. 3 dni później królowa, przeczuwając swoją śmierć, wysłuchała mszy świętej, przyjęła komunię, po czym poleciła przynieść relikwie Krzyża Świętego, znajdujące się w krucyfiksie wykonanym ze złota i kości słoniowej. Przyciskając ją do piersi, zaczęła recytować psalm 51, zaczynający się od słów: Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia, wymasz moją nieprawość. W tym momencie wpadł do komnaty jej syn, Edgar, aby powiadomić matkę o śmierci najbliższych, po czym władczyni, jeszcze mocniej przyciskając relikwie do siebie, wypowiedziała słowa: Dzięki Ci, Panie, że zesłałeś na mnie ten cios w godzinie mej śmierci, i oddała swego ducha.
Małgorzata zmarła w opinii świętości 16 listopada 1093 roku na zamku w Edynburgu. Pochowano ją w założonym przez nią opactwie benedyktyńskim w Dunfermline. Jej syn, król Dawid I, rozbudował później kościół opactwa. Grób świętej stał się miejscem licznych pielgrzymek. Inocenty IV w 1250 roku zezwolił na kult jej relikwii, co było równoznaczne z jej kanonizacją. W 1560 roku protestanci splądrowali opactwo i zniszczyli relikwie świętej Małgorzaty. Uratował się jedynie szczęśliwie bogaty relikwiarz z jej głową. Przewieziono go dla bezpieczeństwa do Belgii, gdzie uległ zniszczeniu w czasie rewolucji francuskiej w roku 1793. Drobną część relikwii ofiarowano królowi Hiszpanii, Filipowi II, który umieścił je na zamku w Escorial. W roku 1673 Klemens X ogłosił świętą Małgorzatę patronką Szkocji. W roku 1692 kult świętej Małgorzaty rozciągnął na cały kościół. Małgorzata jest patronką Szkocji, wielodzietnych rodzin, jak również w ogóle rodzin katolickich, królowych, a także Uniwersytetu w Edynburgu, powstałego w 1875 roku. W ikonografii przedstawiana jest jako królowa z ewangeliarzem w ręku i czarnym krzyżem. Czasami również z mężem, który stoi przed świętą z mieczem przy boku. Niekiedy wizerunki przedstawiają ją również jako monarchinię, rozdającą jałmużnę ubogim. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętą Małgorzatę niezwykłą miłością do ubogich. Spraw, abyśmy za jej wstawiennictwem i przykładem w naszym postępowaniu z bliźnimi ukazywali im Twoją dobroć. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.